Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Potion Craft. To już jest, zdaje się, czwarty odcinek, jest ziomo na chemik! Witam speca i teraz się kręci. Też prowadzisz sklep? Nie mam sklepu, prowadzę laboratorium w innym mieście, przeprowadzę tam różne eksperymenty alchemiczne. Za pieniądze wykonuję badania i pomagam niektórym ludziom w zamian za przysługi. Więc nie stanowisz dla mnie konkurencji. Do czasu, panie kolego, do czasu. Wręcz przeciwnie, wkrótce pojawią się u mnie dodatkowe urządzenia chemiczne, które z pewnością cię zainteresują. A co masz teraz do zaoferowania? Papier. Ze dwa bym wziął, przydadzą się. O, Jesus, mać. No, serio? No. Proszę, pogadamy. Zamek w moich drzwiach wejściowych się zaciął. Jak masz teraz dostać do domu? Znasz może jakieś rozwiązanie? No i to jest to samo, co było wcześniej, czyli gościu będzie chciał... Oczywiście hobby Rico. Niestety mogę uważać tylko jedną taką recepturę, bo zeżre mi to wszystkie grzybki. W miksturę, znaczy nie recepturę, no ale... Hej, trzymaj. Potargujmy się. Pięknie. No i w praktyce zwrócił mi się koszt... Tak sobie leczącą, zwrócił mi się koszt tamtych kartek. No jakbym nie targował się. Ocena. Potrzebuję mikstury, aby polać nią mą broń. Potrzebuję twoich najsilniejszych mikstur. Jestem gotowa zapłacić za nie więcej. Okej. Okay. No broń, więc żadna z tych te tutaj odpadają. Ale sądzę... A tak, kamiennej skóry nie mam w ogóle. Tej. Nie mam zapisanej receptury. Ale myślę, że jak dam jej grecki ogień... Czy pytanie, co będzie droższe? Stać mnie i na to, i na to. Dobra, to zobaczmy tak. Uważmy grecki ogień. Tego mnie nie stać, to było bezużyteczne. I piorun. No, to mnie też na jeden stać. Rozwiedź mu grzyby. Dobra, to też uważmy jedno, może się przyda. I sprawdźmy. Ile to za ogień? 157. A za piorun? 335! No to oczywiście! Elo! Pogadamy sobie o potworach. 500 za miksturę. Pięknie! Najwyżej co na razie uda mi się wytargować. Witaj, zbierałem gdzieś w lesie trochę grzybów. Może spojrzysz? Czy ktoś jeszcze kupuje od ciebie grzyby? Pewnie, na grzybi zawsze jest duży popyt. Ludzie suszą je zimą, marynują, a browarnik dodaje do swojego leśnego piwa. Rybak czasami używa grzybów jako przynięty. Każdy pragnie moich grzybów. Zwłaszcza ja. O, pięknie. Nie dość, że... No nie jest to dokładnie tyle, ile potrzebuję na jedną miksturę wybuchową, ale jest to bardzo ładna przecena. Moczarogrzeb. Ile tego mam? 2. No to z chęcią wezmę więcej. Tak, 10. Mułogrzyb. Mułogrzyba. Mam 4 sztuki. To weźmiemy wszystko. Dziwnogrzyb. Tego chyba nie mam w ogóle. No nie mam. Siodło driady. Tego mam ile? Tego mam 9. Tego ma 74 sztuki. Jezus Maria. Ej, a teraz test. Czy mogę z shiftem to brać? Mogę, cały stack. O nie, nie byłoby mnie stać na wszystko. Nie ma szans. To zostawmy, ale tak ze 2 bym wziął. Potargujmy się. No i pięknie. Dziękować. Myślę, że jako pastnik jeszcze miał, ale ich mam trochę w zapasie. Zebrałem? Tak, zebrałem z ogrodu. Okej. Okay. Witaj, wczoraj mój durny małżonek przytrzasnął sobie dłoń w bramie. Teraz zamiast pracować, leży na ławce, podobno czekając, aż jego dłoń się zagoi. Masz może na to jakieś lekarstwo, co by ten leń wrócił do pracy? No oczywiście. Rada Asklepiosa dla pani. Sztuk 1, proszę. No kurde, typie! Why? Akurat tak chcę eksplozji, no.
gadonud. Dobra, to spróbujmy wykorzystać ognie dzwonki, w sumie mam ich sporo. Dobra, idziemy taką mega okrężną drogą, no ale kurde, no ta miksturka nie jest tania. Okej, 4 mam powoje. Kurde, myślę, że to też zadziała skrót, że wskoczy mi to od razu. No ale nie. Dobra, dajmy też maksymalnie rozdrobniony. Maksymalnie powiedziałem. Nie, cieniu pieprznika nie chcę. A grzmotopas nawet będzie dobry. Jeden taki. Pokazuję, trochę pozbieramy rzeczy. Tutaj jest wiatrokwiat. W sumie wiecie co? Dawaj mi to. Mała odległość, duża odległość, rodzaj, cena, według ilości. Dziękuję. Tylko mam akurat bardzo dużo. Okej, okay, wiatrokwiat. Zmielony. Jeszcze jeden. Dobra. Jedziemy. Zobaczmy, co tu odkryjemy. O, tam jakiś aspekt nowy do odkrycia. Ej, nie wiem, czy idealnie jestem teraz ustawiony. Nie, kurde, minimalnie brakuje. No ale to jest nic, czego wodokwiat nie poprawi. Oczywiście, gdybym jeszcze miał mózg, miał tego wykorzystać porządnie. No ale okej, okay, spróbuję porobić jeszcze ognie dzwonkiem. Jest. Powinno być idealnie. Tak jest. No. Także mikstura eksplozji. Jeszcze przejdźmy sobie w to miejsce. Dmuchamy. Idziemy, to przeniesie. A, tutaj. Dobra, spodziewałem się czegoś więcej. Rozcięćmy to trochę. Wykorzystajmy mło grzyba, żeby dojść do tego drugiego. A, do końca. Okej. Okay. Dobra. Miuchu. Okej, to mnie tutaj przeniosło. No, jak mam tyle tych dzwonków, to jeszcze podkrywajmy. Ja nie chciałem dzwonków łapać, tylko chciałem to zacząć mielić. Dobra, jeszcze jeden, myślę. Mógłbym też siarkopłastik wykorzystać zawsze, nie? Bo to trochę bardziej zaoszczędzę. O, tutaj coś w dół idzie. Użyjmy terrarii jeszcze. To jest mikstura, której za nic w świecie nie chciałbym sobie zapisywać do tego. O, i punkt talentów. Ile już ich mam? 3. No to pięknie, handel na poziom. Już chyba 8 podbity. O, pięknie. A, kurde, myślałem, jeszcze zahaczał tamto. Odgrzewamy. Wow, jestem zawiedziony, mówiąc krótko. No ale dobra. Tyle wystarczy. Mikstura ukończyliśmy. Trzymaj. 200? Chłopie, to jest totalnie niezadowalająca mnie cena. Nawet to mnie nie zadowala, biorąc pod uwagę, ile ja składników na to zużyłem. Potrzebuję mikstury, dzięki której same się mniej nie zdarny. No co, czyli zręczności, tak? Pięknie. Nie, no chyba nie chodzi. On chyba nie jest. Nie ma niczego złego w planach. W sensie nie chce raczej nikogo okraść. Po prostu nie chce być niezdarny, no to. To chyba wystarczy. Zaraz się dowiemy zresztą. Tak, no i pięknie. No, doświadczony alemik. Goszczy! Kolejny, który chce duchowej mikstury! Zobaczmy poziom popularności. Plus 30% do cen mikstur. To było. Okej, czy tylko cena mikstur się podbiła, ale już jestem doświadczonym alchemikiem dla ludności. Dobra, no to zróbmy to samo, tylko może użyjmy teraz siarkopłastnika, żeby troszeczkę zaoszczędzić dzwonków. O. Jeden. No kurde, jeden taki siarkopłastnik to są jak 2 dzwonki. Drugi. Dzwonka użyję tak czy siak. Cyk.
Ciekawe, czy jest mułogrzyb, tylko, tylko taki, co idzie tak mega w górę. Bo grzmotopes taki idzie po kancie trochę bardziej. Dobra, nie, tego rzeczy nie będę wykorzystywał, bo tak się to nie opłaca. Zobaczmy. Mała odległość, duża odległość, a według rodzaju? A, to tak po prostu. Korzenie, kwiaty i tak dalej. Szkoda, że nie ma według tego. Albo w sumie czekaj. O, tak sobie posortujmy. Cienia pieprznik, ale tego nie chcę. Widmo grzyba też nie. A, i to tyle, okej, mam tylko cztery, które tak idą. No to trudno, lecimy w takim razie. Na jeden kwiatek. Na jeden grzmotopest. Dobra, co teraz? Czy ja chcę wiedźmogrzyba ostatniego na to wykorzystać? A, czemu nie? Do końca, do końca. Cyk. I lecimy. Mieszu, mieszu, mieszu. Uważać. Mam to. No, jeszcze. I jeszcze. I cyk. To jest nawet fajna alternatywa. Tylko problem jest właśnie to, że wykorzystuję grzmotopesta, a tego niestety nie mam w zbyt dużej ilości. Jakąś miksturę. Trzymaj. O, ten już 217 daje, no to bardziej przez to, że popularność wzrosła. Potrzebuję mikstury, która będzie niezawodna w szybkim rozpalaniu ognia. Przyda mi się to podczas kampanii. No to trzymaj, panie, grecki ogień to ci się przydasz. Nadto! Nie tylko ognisko tym zapalisz. No okej, okay. To mi się podoba. Teraz momencik. Pięknie. Zrzut na miniaturkę. Tak długo na to sępiłem, a nie byłem w stanie ogarnąć sobie tego w trakcie odcinka. No to w trakcie tego sobie to zrobiłem. Mogę sobie pominąć całą tą animację. Dzwonki. Żywoliście, wodoliście, terraria, cieniopieprzniki 3 oraz 4 wiatrokwiaty. Klienci, potrzebuję leczniczej mikstury. Ależ proszę cię bardzo. No, 50 przez lata. Okej, okay. Silny ogień, no to tym razem damy ci, zobacz, 3 dzwonki, jeden taki, no nie. Furia Resa zrobimy. A potargujmy się, czemu nie? Bo niestety, ale tych siarkopłastnych, bo cały czas wykorzystał, to mi w końcu braknie, one są bardzo fajne. Chcę polać broń miksturą, która pomoże mi w walce z lodowymi potworami, no to proszę bardzo. Tutaj jeszcze do odznaczenia jest co? A, to jest 7 poziom popularności. Teraz pytanie, czy ja chcę furię, czy... No chyba furię. Ile tego mam? No, 34 i 24, no to nie, jedziemy z tego na razie. Trzymaj. I targujemy się oczywiście. No i pięknie. O! Panna zielarka. Mamy. O, dobrowoc, to wezmę cały. Ile tego mam? 3. A to też weźmy. O, tu już patrzcie, rubin, szafir. Nie, wróćcie, i to jest... Nie, szafir jest zielony. Jadeit jest zielony. Szafiry są niebieskie. Co jeszcze? Szmaragd, o! To może być szmaragd też. Tego nie potrzebuję. Tego ma tylko 2, więc to są już takie drogie. Tego mam 4. Nie no, jeszcze tego nie wykorzystałem ani razu. No to... A, sobie weźmiesz jeszcze 2. O, tu jest szafir. To jest szafir, jak nic. Dobra, ile się mogę targować? O, 500 aż w dół. No i udało się od razu, pięknie. Dziękuję. Pogadane. Potrzebuję mikstury, okej, czy ja chcę lód? Nawet nie ma co się bawić w głosy, jak kurde widać od razu, że gościu chce czegoś innego. Tutaj kurde muszę zrobić... Ma alternatywę do tego. Mam kurde powój.
Wiecie co, myślę, że chyba czas chyba na alternatywny oddech Boreasza. Bo powiem, może tu bardzo, bardzo pomóc. Lub? No i proszę, wystarczy tylko jeden wodokwiat prawdopodobnie. Ewentualnie dwa powoje. Coś tu idzie dalej jeszcze? Stricte poza powojem? Nie, nic tego. Jezu, co? Skąd ja mam 83 dobrowodze? Da hell? Skąd ja tego mam tyle? Żywoliść i mógłbym wykorzystać coś, co wyszło po kancie, no ale no, mój kant akurat poszedł się chromolić. Dobra, no to wykorzystajmy jednak ten drugi powój. Na wszelki wypadek myślę, że zawsze warto zrobić to do końca. Okej. Tu jest w porządku. Cyk. I to było. Brawo ja! Widzicie, się zaś pośpieszyłem. Dobra, to powinno wystarczyć. Okej, udało się poprawić. No i cyk. I teraz tylko... Nie, czekaj. Zapisz recepturę. Wykończ miksturę. I teraz trzeba tylko... Tutaj silna mikstura. Tak, to będzie czysta kartka, więc to damy tutaj, a tą damy w tym miejscu. Tutaj oczywiście nie to. Też nie to. Tutaj zmieniamy na to, żeby to bardziej jak róg wyglądało. No i przenosimy zarówno opis, jak i nazwę. Gdyż to jest moja nowa receptura. A to myślę zostawimy jako alternatywę. To jest oficjalne, a tutaj... Dotyk Lisandry. Służ jej lub proch się zmień. No, okej. To oczywiście nie będzie róg, tylko... Może coś takiego. Albo coś takiego, takie, że jakby się rozstawia. No i dobra, lód tam mam, nie? Tak. Wracamy. Proszę cię bardzo. A potargujmy się. Okej, 40% mam teraz targowania. Zwiększone. Tu jakaś kobita. Okej, ona chce truciznę. No to dajmy jej trutkę. Mogę jeszcze 5 takich zrobić. Proszę o to silne teściowej, nawet się nie targuję. Muszę pilnie dostarczyć coś do sąsiedniej wioski, ale mój koń nie jest bytrączem. Obawiam się, że nie dotrę na czas. Masz może jakieś miksture dla koni, żeby były szybsze albo wytrzymalsze? Dobra, test. Czy zadziała bit z Herkulesa? O kurde, zadziała! Okej, zadziała Beats, ale tu jeszcze bardziej by działała miksturka na zręczność. Nie na szybkość. Uważmy zatem i zobaczmy. 144, 240, jest różnica. No to oczywiście dajemy na szybkość. Poproszę o kasę. Potrzebuję mikstury, która zwiększy moją siłę, prędkość i zwin... Proszę, to jest gościu, który to mi pomoże zrobić, bo on chce miksturę, która łączy w sobie te trzy efekty. Siłę, prędkość i zwinność. O jeny. Bo samo to mu nie wystarczy, nie?
a jednak... Ho! Siła, prędkość, zwinność. Kurde, a czy ja bym był, byłbym w stanie zrobić mu zwinność, siłę i szybkość za jednym zamachem? Zobaczmy. Tutaj tego nie zrobię na szybko, ale tak, to. Tu do tego bym mógł zacząć, bo tutaj, no tutaj się średnio opłaca. Ale możemy zacząć od tego. Dobra, kontynuuj ważenie. I na wszelki wypadek zapisuję. Żeby potem nie było, że ja mu to stworzę, zużyję składniki, a mu się coś będzie nie podobało. Dobra, podejście drugie. Trzeba by trochę wyżej zacząć. Dobra, zmielę już te powoje tak na start. No. Cyk. Troszkę niżej. O, pięknie. Idealnie wręcz. Dobrze. Teraz żywoliść. Pyk. Mamy pierwszy poziom. Tego raczej nie będę zapisywał, bo nie widzę sensu zapisywania takiej mikstury. Oj! Brawo, ja, ponieważ ja sobie to zepsułem na własne życzenie. Dobra, o, użyjmy tego banana. Tutaj tak troszkę. Dobrze. No i teraz może mu grzyba. Mam 8. Myślę, że 2 wystarczą. Albo w sumie, zamiast 2 mułów grzybów, użyjemy mułów grzyba i terarii. No, to powinno tak fajnie sobie zahaczyć. No, idealnie. Pięknie. Ola. Dyra. Tak bym to nazwał, nawet pasuje. Okej, ukończ miksturę. Bang, bang, bagarang! Rozdział ukończony. Dziękować. No i trochę expa wskoczyło. Na 1 punkt. Oj, nawet od razu 2 poszły cele. Żeby z 3 efektami stworzyć. Napraw maszynę alchemiczną. Stwórz sen i światło. Sen zakładam, że może być gdzieś tutaj. Nawet tutaj jest. Skoro nie... No tutaj trochę powątpiewam, że wchodzi już to na magię, a sen raczej z magią nie będzie kojarzony. Światło myślę może być tutaj, bo jest dalej na ścieżce ognia. Dobra. Sprawdźmy, czy to się gościowi spodoba. Nice! Podoba mu się, to mi się też podoba. Brawo ja. Targujemy się o le... Szącenę za tę miksturę. Dobra, gościowi pasuje taka mikstura. Mnie to też pasuje, bo składniki nie poszły, się nie zmarnowały. 546 dla pana. Wróć, pan daje mi. No i okej. Odsypiamy. Przyspieszamy. Ogród sprawdzamy. Takie też podstawowe rzeczy. O, tego pana dawno nie widzieliśmy. Pozdrowienia, alchemiku. Potrzeba ci darów kur. Popatrz, kup. Okej, co my tu mamy? Chmurowy kryształ. Jeden, ale bardzo drogi. Ziemisty pigryt. Wygląda jak ciastko, smakuje jak ziemia. Okej, myślę, że możemy to wziąć. O, proszę. 999, a każdy jest wart 200. Dobra. Spróbujmy się wytargować o mniej.
Udało się. 6 stówek dla pana. O, ja prawie sobie level tym nabiłem. No, dziękować panie kierowniku. Jest pan rybak. Widzę, alchemiku. Interes się kręci. Słyszałem, że w okolicy ktoś widział rzadki okaz ryby. Wychodzi w nocy i zjada tylko świetliki. Nadążasz? Poproszę o świecącą miksturę, z której stworzę specjalną przynętę dla tej ryby i ją złapię. Jak użyjesz mikstury jako przynęty? Zdążę robaka w miksturze, co by świecił. Ryba pomyśli, że to świetlik, połknie go, a ja ją złapię na haczyk. To dość logiczne w sumie. Okej, sprawdźmy w takim razie, czy to jest ten aspekt, czytaj aspekt światła, który będzie nam teraz bardzo interesował. Ten kryształ też trzeba będzie sprawdzić, jak będę leciał po coś na dół. Może to jest jakaś alternatywa na miksturę siły na przykład. Okej, to też wykorzystamy, ale tego nie zmielę do końca. Jeszcze, jeszcze. I stop. Teraz lekko bym w dół chciał iść, bo to tu ryzykuję, że się zepsuje ta miksturka. No, bez przesady z tym dołem. No. Czy znajdzie się coś? O, powiedzmy. Że pasuje. Teraz w górę. To chyba tylko wiatrokwiat. Ano. A to jeszcze użyjemy najpierw jednego ognia dzwonka. A kwiatka najpierw jeszcze przemielimy. Jedziemy. Kręć się, kręć. Ostrożnie. O, udało się. I punkt talentu, ładnie. Dobrze, to już bym sobie ustawił. Okej, powinno być dobrze. Syk. Czy to jest ta mikstura? Tak jest, mikstura światła. Moc Heliosa. Tak ją nazwiemy. Dobra. Zapisz ostatnią recepturę. To jest najważniejsze. To było... O, nie, to było tutaj. No, to jeszcze jak tylko znajdę sen na prawie maszynę, to od razu mam trzeci rozdział skończony. Widzę jeszcze opis. Nie patrz długo. Bo zginiesz. Więc krótko. To buteleczkę damy taką... No, nie będzie taka gwiazdka, bo słońce jest gwiazdą, no to niech butelkę też ma taką gwieździstą. 149 razy zamieszaj, XD. Okej, okay. Tu mi czego brakuje? A, ziarko pasniku. No, w sumie 3 aż zużywam. Kurde, chciałem sobie jeszcze to sprawdzić, no. Dobra, kontynuuj ważenie. To jest tylko dla testu, na jedną rzecz. A od razu wrzućmy. Okej, okay. Gdzie mnie to zaprowadzi? Okej. Okay. Troszeczkę się zawiodłem. No ale nieważne. Dobra. Trzymaj, potargujmy się. Dziękować. Chcę polać się moją miksturą, która zada dodatkowe obrażenia moim wrogom. No to na przykład ogień byłby dobry, albo piorun. A piorun jest dość drogi. No ale na piorun nie mam wiedźmogrzybów, więc muszę się zadowolić. Oj, może niekoniecznie tym ogniem. Tym ogniem się zadowolę. 122. A konkretniej... O, tam hydrę chyba widziałem. Na jednym z tych. 171, proszę. Alchemiku, potrzebuję jakiejś latarni, która nie gaśnie w deszczu. Możesz masz taką? Słyszałem, że ogniec dzwonek bardzo szkodzi. Zapłacę więcej, jeśli mistera nie będzie miała tego składnika.
No kurde, typie! Akurat musi jeden ognion dzwonek tylko tu jest. Ajajaj. Czy ja byłbym w stanie zrobić tutaj tą miksturę bez wykorzystania tego dzwonka? Myślę, że dzięki temu chyba byłbym w stanie. Wypróbujmy to w takim razie. Raz, raz. O nie! Jezu, pomyliłem opcję. Dobra, to będzie jeden niezmielony w takim razie. Kurde, mam coś, co jeszcze idzie w górę. Niestety. Dobra, to wykorzystamy jednego grzyba. Jeszcze dotąd siarkopłastnik. I w sumie to by prawie już wystarczyło. Kurde, miałem dwa grzyby i tyle je widzieli. Dobra, wrzućmy to. Zamieszajmy. Bierzemy coś po drodze? O, jedno. Dobra, mieszamy. Czy mieszamy, dmuchamy właściwie. Cyk. To będzie szło idealnie w tamtą stronę. Dołożymy jednego bananka. Nie, od razu do środka. Żeby sobie to porównać. I pięknie. Raz, dwa, trzy. I światełko mamy. I zobaczmy, jak dam mu to... Tak. No, z tym płaci 272, a bez... 408! Woo! Super! To jeszcze wytargujmy sobie... To będzie nowy rekord na cenę. 571. Chyba przebiłem to wcześniejsze. Wile alchemiku, jesteś zainteresowany jakimiś grzybami? I przy okazji przydałabym się jedna z twoich mikstur, pomożesz? Jakie mikstury ci potrzeba? Udało mi się odkryć kilka pól grzybów. Szkopu w tym, że zawsze otacza je cała chmura robali. Trudno jest zbierać grzybi, gdy żywcem zadają cię kamary. Jeśli więc zapewnisz mi krem na skórę, który uchroni mnie przed ukąszeniami, to przyniosę ci więcej rodzajów grzybów. No to proszę. Ej, gościu ma idealne wyczucie. Dwa razy do mnie przyszedł po miksturę, którą już miałem gotową. Proszę, kamienna skóra dla ciebie. Skóra trolla, dokładniej mówiąc. Tak twarde będzie. No to jest grzyb drogi, ale... No pieniędzy mam na tyle, że mogę sam to pozwolić. No w sumie weźmy to i to. No. Na upartego netto bym mógł wziąć. Ile tego mam, co muszę sprawdzić? 12. No to weźmy wszystko, co mam. O kurde, tutaj ametyst doszedł. Kurde, a to nie wiem. To nie wiem, jaki klejm może być różowy. Dobra, targujmy się. Prawie 700. I pięknie. Tysiaka tylko dałem. Myślę, żeby sobie jednak nie pozbierać już na to targowanie, bo handel... Ten handel jest znacznie spoko, ale to targowanie naprawdę bardzo może mi pomóc zbierać kasę. Więc chyba teraz pozbieram sobie te 5 punktów już na handel, znaczy na targowanie. Dobra, pogadane. Gerwant wrócił. Witaj ponownie, alchemiku. Mieszkańcy pobliskiej wioski poprosili mnie o zajęcie się upiorami, które ich nękają. Podobno mają gniazdo gdzieś w pobliżu wsi. Aby je zniszczyć, potrzebuję bomby, albo przynajmniej jakiejś łatwopalnej substancji. Możesz mi pomóc? Okej. No, nie stać mi na czystą miksturkę z grzybów. Tutaj, no tego sobie trochę nazbierałem, no ale tak trzeba, bo... Zrobię z tego na razie. No, zróbmy to, czy to go zadowoli? O dziwo tak, ale pewnie za
eksplozję zapłaci więcej. A nie potrafisz sam przyrządzić mikstury? Oczywiście, że tak, ale najlepiej zaufać fachowcom w tej dziedzinie. Nie mam też czasu do stracenia. Poza tym, jeśli mam wolną chwilę, wolę ją spędzić z panianem. Albo grać w kości. Ach, takie Geraltowe. Ale kości chyba tylko Wiedźminie dwójce były, tak mi się wydaje. Do ukrywania. No dobrze. Zobaczmy. Czy dałoby się zrobić jakąś alternatywę? No trochę ognia dzwonków bym mógł wykorzystać. Albo trochę siarkopłastników. Dobra, mam 45 minut nagrania, więc ten dzień sobie tego dogramy i to będzie koniec. Ale nie chcę zgadywać, ile będzie miało to nagranie, jak już wyrenderuję, bo na bank sporo z niego wytnę. Dobra, jednego grzybka użyjemy. Ale póki co... No, muszę się zadowolić tym, co jest. Dobra, wietrokwiat teraz. Dwa dokładniej mówiąc. Okej. Powoju nie mam. A dobrowoz wrzućmy na czysto. Kurde, w górę bym musiał trochę iść. Dobra, no to jeszcze wiatrokwiat i wodokwiat. No i dobra, lecimy. Mamy miksturkę eksplozji. Kurde, ale że wiedźmak jeszcze nie ma receptury na petardy? Z tego co wiem, chyba petardami się gniazda potworów rozwala w Wiedźminie. O kurde, i przegiąłem z tym rozcieńczaniem, no. Dobra, no to po raz drugi poprawimy sobie ognia dzwonkiem. I pyk. Raz, dwa, trzy. Mikstura eksplozji. Ukończ. Trzymaj, panie Wiedźmin. 217. No, różnica jest prawie stówki. Dotargujmy się jeszcze. Ile głów ma Hydra? 9. Prawie każdy. Plus jedną nieśmiertelną, według niektórych rzeczy. Zapłacę więcej za miksturę z wieloma efektami. Ale chemiku, masz może jakąś świecącą farbę? Jedź z daleka w ciemności. Okej, no to mam pomysł. Możemy wykorzystać światło i dodatkowo użyć ognia. Bo to mi najbardziej pasuje, no bo nie mam tu niczego innego, co by pasowało do tego, co on chce. Wróć, co ona chce. Ale on jako klient. Ogółem mówiąc. No, światło i ogień. To będzie najlepsze. To czy ja... Jestem. No, dzięki zakupom jestem w stanie. Oj! Brawo ja. Kontynuuj od tego miejsca. O to mi chodziło. Dobra. Aha, dobra. Bo tu mam to zapisane przed użyciem tej, dlatego to się nie stakuje. Ale to jest nieważne akurat. O, a w sumie wykorzystajmy złotociernia, żeby się troszeczkę wykaraskać z sytuacji. Naprowadźmy się tutaj. Mniej więcej. Dziękuję. Pierwszy złotociern. Oj, pięknie. No i że wykorzystałem, to jeszcze zabrałem masę doświadczenia. Dobra. I spróbujmy zrobić drugi efekt na ogień. Czyli będę potrzebował... No, mógłbym pesta wykorzystać, no ale po co? No, skoro wystarczy tylko wiatrokwiata użyć. Do góry. Żeby nie było za łatwo. Terraria. No i cyk. Ukończ. Zapisywać nie będę. Zobaczmy. Samo światło. 272. Sam ogień. A, ogień nie. 340, proszę. Sam ogień nie wystarczy, ale światło z ogniem już jak najbardziej. To jeszcze potargujmy się o więcej. Prawda ja?
i zajebiście. Proszę, dla pani. Mikstury ochrony na czas bitwy. No to oczywiście chodzi o miksturę kamiennej skóry. Czy tutaj też mylę efekty? Znaczy efekty, zakładki. Czy ja mam kamienną skórę? Nie mam zapisanej. Ale to będzie chyba dobry czas, żeby wykorzystać ten ziemisty piryt. Okej, spróbujmy zrzucić tak terrarię. Muło grzyba. Aż tutaj. Okej. O nie, ale to tak leci w dół. O nie. Chcesz? Ej, czekaj, w sumie to jest przerywane. Czemu to jest przerywaną linią narysowane? Dobra. Mocne ryzyko z mojej strony. Dobra. Zanim to wykorzystam, to klasycznie. Zapis. Znaczy, klasycznie. Klasyka to będzie później. Dobra, sprawdźmy, czy to... Wow! Teleportowało mnie. No proszę. Nie tak źle. I cyk. Raz, dwa, trzy. Skóra. Trolla. Coś co wygląda jak tarcza może? No to trochę wygląda jak tarcza. To niech będzie. Ukończ miksturę, opis później wymyślę. No i proszę. No i mogę to jeszcze zrobić 4 razy. Dopóki mam ten piryt oczywiście. Proszę. 247. A ja się jeszcze wytarguję dodatkowo o niecałą stówkę i będę miał 346. Mi babka za to zapłaci. Okej, czyli ja chcę po prostu miksturę leczącą. Nawet myślałem, żeby nie zdubbingować tego całego, ale to finalnie to sprowadza się do jednej miksturki. O! A to kto? Nic nie mówi. A turujmy mu. Rozgląda się po pomieszczeniu. Okej, to było dziwne. Kto to był? Myślałem, że... jestem prawie pewien, że nic by mi nie powiedział. Ale kurde... Dobra, nie będę specjalnie zapisu na to wczytywał, ale jestem ciekaw strasznie, kto to był. Dobra. Potwierdzamy, pomijamy, zbieramy. O, siarko płasne. Jeden nam wyrósł, ale siodło driad trochę urosło. Punkt talentów. Już mamy 2 czy 1? Już mamy 3. To się mnie podoba. Dobra. Ode mnie to tyle w tym odcinku. Do następnego, w którym, kto wie, może znowu spotkamy tego jegomościa. A jeśli nie, to trudno. Powiedz, to tyle. Na razie. Cześć.